Towarzysze, dzisiaj 6 marca odbyła się kolejna rozprawa w sprawie Mateusza Piskorskiego. Przedłużono znowu areszt o kolejne 2 miesiące do 7 maja 2018 roku, więc w maju będzie to już 2 lata, kiedy Mateusz Piskorski siedzi w więzieniu, siedzi w areszcie bez żadnego aktu oskarżenia, bez niczego. No, farsa sędziowska trwa. No, trwa także akcja, kampania Solidarności za Mateuszem Piskorskim. No, do mojego apelu przyłączył się towarzysz Mateusz z Robotniczej TV. Nagrał swój filmik wzywający do podpisywania petycji. Swój filmik nagrał też towarzysz Gabriel z kanału 12 tysięcy szabel. Więc na chwilę obecną jest 58 podpisów. No więc 58 podpisów to oczywiście za mało, to zdecydowanie poniżej oczekiwań. No, mam nadzieję, że wynika to przede wszystkim z faktu słabej informacji. No jednak mój kanał jest niespecjalnie popularny. Nawet jeśli dość dużo osób ma świadomość, że nagrywam filmy, to jednak sporo tych filmów jest dość długich. Także nudnych, no może po prostu nie doszła jeszcze do nich informacja, że trwa akcja właśnie zbierania podpisów właśnie w sprawie Mateusza Piskorskiego. No w każdym razie do wiernych widzów, do wszystkich tutaj osób jakoś zaangażowanych w sprawę Mateusza Piskorskiego apeluję o nadsyłanie zdjęć właśnie każdy z Was, ktoś solidaryzuje się z Mateuszem Piskorskim, proszę o jakieś takie ładne zdjęcie, gdzie właśnie trzymacie jakiś transparent, jakąś tekturę, cokolwiek, gdzie w każdym razie no, piszecie, jest napisane właśnie uwolnić Mateusza, coś w tym rodzaju. No, jak zgromadzimy właśnie sporo takich zdjęć, no to będziemy robić kolejne filmiki. No chodzi po prostu o to, no, że podpisy w internecie, no to jednak to jest coś takiego no, suchego, tego nie widać, no, nie wszyscy znamy swoje nazwiska, no a jednak zdjęcie właśnie no, przemawia, obraz przemawia znacznie bardziej właśnie do wyobraźni niż takie podpisy, więc no i oczywiście chodzi o to, no, żeby wykorzystać wszystkie możliwe środki właśnie do nagłośnienia tej sprawy. Czekam na Wasze zdjęcia, najlepiej na tle Waszego jakiegoś sztandaru partyjnego, no ale nie jest to wymagane, no w każdym razie wysyłajcie zdjęcia, właśnie takie selfie albo z samą sobą, albo jak jesteście w jakiejś grupie, no to tym lepiej nawet, no w każdym razie z informacją, nie wiem, możecie podać Wasze imię i nazwisko, nie musicie, możecie podać miasto, no cokolwiek, no w każdym razie, no nawet jeśli jest Was tylko jeden, dwie czy trzy osoby, no zbierzemy dużo tych zdjęć, no i te zdjęcia właśnie będą tutaj posłużył do propagandy, do nagłaśniania sprawy, więc no, zadbajcie o to, żeby te zdjęcia były ładne. No i oczywiście apeluję do tych, co jeszcze tej petycji nie podpisali, koniecznie złóżcie swój podpis, żeby było nas przynajmniej 100. No, idzie powoli, no ale jak mówił Tomasz Jankowski, no nie ma co się zrażać, no ważne, że idzie, no tak codziennie mniej więcej przybywa po te 3-4 podpisy. Dobrze, no ale teraz przejdźmy do tematu filmu, który chciałem dzisiaj nagrać. Więc film dotyczy Komunistycznej Partii Polski, nie tej historycznej, ale tej, co istnieje obecnie. I listów mojej korespondencji z towarzyszem Henrykiem z Dolnośląskich Struktur KPP. Więc tak, no, ja nie będę tutaj ujawniał, no, zdradzał wszystkich szczegółów tej korespondencji, która była dość ciekawa. No, w każdym razie no, mogę Wam jakby przedstawić, że taka korespondencja miała miejsce. No i to, co najważniejsze, to jest to, że towarzysz Henryk zaproponował mi kilkukrotnie członkostwo w Komunistycznej Partii Polski. Więc ponieważ robię kanał komunistyczny, i no, tutaj taka propozycja ma charakter polityczny, z mojej perspektywy ma ona charakter publiczny, więc no, o tym, właśnie o tej propozycji zamierzam tutaj porozmawiać w tym filmie. Więc listy towarzysza Henryka były w takim miłym tonie, no, że ty tutaj młody towarzyszu robisz dobrą robotę,
popularyzujesz marksizm w internecie. No, szkoda jednak, no, że właśnie jesteś niezrzeszony. My tutaj mamy dużą partię. Jest to jedyna realna lewicowa opozycja. Mamy zarejestrowaną partię. Jesteśmy bardziej poważni od tych wszystkich małych organizacji, które są niezarejestrowane. Jednym słowem, była to taka typowa gadka, no właśnie agitacyjna. No, młody towarzyszu, wstąp do partii. Widzę, że jesteś taką, no, zagubioną owieczką, no na pewno musisz jakby znaleźć swoje stado. No więc tutaj kilka słów jakby wytłumaczenia, sprostowania, że ja wiem, że istnieje coś takiego jak Komunistyczna Partia Polski. Ja znam tą partię. Ja znałem jeszcze dawną partię Związek Komunistów Polskich Proletariat. No, dla tych, którzy no, znają mniej więcej historię całej tej ewolucji, to Związek Komunistów Polskich Proletariat to była organizacja istniejąca jeszcze w latach 90. Później ona właśnie się rozbiła na dwie organizacje. To było chyba PSPR, już nawet skrótu nie pamiętam. A drugie to właśnie było Komunistyczna Partia Polski. No w każdym razie, no, jak byłem młody, jak właśnie robiłem portal Lewica bez cenzury, uczestniczyłem, no, czy w zebraniach KPP, czy w różnych miejscach, na innych zebraniach, gdzie byli ludzie właśnie z tego byłego proletariatu, czy na spotkaniach Towarzystwa Przyjaźni Polsko-Kubańskiej, czy na spotkaniach Stowarzyszenia Marksistów Polskich, więc no, temat nie jest mi obcy. Komunistyczną Partię Polski znam i niestety no, nie mam o tej partii najlepszego zdania. Że korespondencja była dość miła, no, ja zresztą jestem bardzo miłym człowiekiem, a już jest, jak wymieniam, tutaj koresponduję z człowiekiem, który jest najprawdopodobniej przynajmniej dwa razy ode mnie starszy, to mam jakiś taki, no, szacunek wobec ludzi starszych. Ale no, jeśli chodzi o mój stosunek do KPP i ewentualną współpracę z KPP, no, to ja ją sobie wyobrażam, no, zupełnie inaczej niż wyobraża to sobie towarzysz Henryk, no bo towarzysz Henryk sobie wyobraża, że ja po prostu pewnego pięknego dnia gdzieś tutaj właśnie, no, czy przyjadę do Polski, wypełnię deklarację, równocześnie na kanale Towarzysz Michał ogłoszę, towarzysze, wstąpiłem do KPP, jestem szeregowym członkiem KPP i towarzysze, róbcie to co ja, wstępujcie do KPP, bo ta KPP to jest taka fajna partia i wszyscy się w tej partii odnajdźmy. Więc nie, towarzyszu Henryk. Sprawy mają się zupełnie inaczej. Jeśli ja miałbym wstąpić do Komunistycznej Partii Polski, to tutaj na zasadzie takiego wariantu kubańskiego, czyli tak jak była rewolucja kubańska i istniała na Kubie Komunistyczna Partia Kuby, partia, która nie była rewolucyjna, partia, no, no wszystko co najgorsze można by właściwie o tej partii, Komunistycznej Partii Kuby powiedzieć, łącznie z tym, no, że była to partia antyrewolucyjna. No, kiedy Fidel Castro rozpoczął swoją rewolucję, no to oni w tą rewolucję się nie włączyli. Oni najpierw w ogóle mówili, że taka rewolucja, że to jest jakieś awanturnictwo, że tak nie należy robić, że coś tam, no. No ale później jakby z biegiem czasu, no, w końcu jak już ta rewolucja zwyciężyła, to doszło do zjednoczenia i Fidel Castro, no właśnie, no, te siły rewolucyjne stojące za Fidelem i Komunistyczna Partia Kuby zjednoczyły się i Fidel, no, z biegiem czasu został jakby przewodniczącym tej Komunistycznej Partii Kuby i wtedy no, ta Komunistyczna Partia Kuby, no, w latach 60. śmiało można powiedzieć, że jest to partia rewolucyjna. Wariant kubański można w skrócie przedstawić tak, no, że jest pewien, no, charyzmatyczny 30-kilkuletni rewolucjonista, który przyjeżdża z emigracji. No, na Kubie to był wariant meksykański, no, że Fidel przyjechał z Meksyku. No i ten Fidel, no, zrobił po swojemu to, co uważał, że należy zrobić. Stworzył media, stworzył Radio Granma, Wolna Kuba, czy jak tam, no, no, oczywiście przeprowadził rewolucję. Wstąpił do Komunistycznej Partii Kuby tylko po to, żeby zostać liderem tej partii.
Towarzyszu Henryk, no to, że ja robię dobrą robotę, ja wiem o tym, że ja robię dobrą robotę. Pytanie jest, dlaczego KPP nie robi tej dobrej roboty? Dlaczego wy, jak macie, jeśli macie zarejestrowaną partię, czyli zebraliście te 1000 podpisów, żeby tę partię zarejestrować, dlaczego wy nie macie siły propagandowej 1000 razy silniejszej ode mnie? I takich pytań mógłbym zadać mnóstwo. No oczywiście, nie chcę się pastwić i tak dalej. No. Z mojej perspektywy to wynika, że zarówno od strony teoretycznej, ideologicznej, jak i od strony po prostu takiego wiedzy, co należy robić, i w końcu zaangażowania. No wszystko jest na poziomie prawie że zerowym. Aktywność praktyczna zero, poziom waszej propagandy, przesłanie polityczne, to nie jest przesłanie rewolucyjne, towarzysze, poziom waszych kadr, widziałem, jest taki filmik właśnie z 1 maja 2016 roku, gdzie tam właśnie w Warszawie jakiś młody działacz Komunistycznej Partii Polski trzyma ten sztandar, i przychodzi do niego prawicowy dziennikarz, zadaje mu pytanie, o co walczy wasza partia, jaki jest program? I ten młody chłopak nie potrafi odpowiedzieć. Ten mu zadaje te pytania uzupełniające. On w końcu się popłakał i mówi, nie pytaj mnie, ja nie wiem. Więc w każdym razie, towarzyszu Henryk, jeśli ty dopuszczasz do tego, żeby mieć partię składającą się z takich przygłupów, przepraszam bardzo. Przy założeniu, że robimy taki wariant kubański, ja mogę w to wejść, nie ma żadnego problemu. Ja biorę pismo Brzask, macie zarejestrowane pismo. Odnoszę wrażenie, że dla was pisanie to jest w ogóle jakiś wielki problem. Napisać coś, że tutaj wielkie burza mózgu i każdy się tłumaczy, a ja nie mogę napisać, bo ja tutaj jestem chory, a ja jutro mam lekarza, a ja miałem pogrzeb, a ja coś tam. I takie pisywanie, ja chętnie sam napiszę cały Brzask. Ja mogę wziąć to na siebie. Całą gazetę będę sam redagował. Zostawiam wam jedną stronę na nekrologii i coś tam. Jeśli bym wstąpił do Komunistycznej Partii Polskiej, to po pierwsze po to, żeby przejąć wasze pismo, po to przejąć to pismo, żeby to pismo wreszcie miało charakter rewolucyjny, a nie jakieś takie rewizjonistyczne błoto, gówno, które w tej chwili prezentujecie. Po drugie, należałoby dokonać czystki, Nie ma takiej możliwości, żeby osoby, które, tak jak ten towarzysz właśnie, który był widoczny na filmie, że ktoś taki, żeby trzymał sztandar. Ta partia wymaga zmian i ja wiem, jak te zmiany przeprowadzić. Jeśli wy mi pozwolicie te zmiany wprowadzać, to rzeczywiście jest jakaś możliwość, że ta Komunistyczna Partia Polski po 15 latach błądzenia w jakimś rewizjonizmie, reformizmie i innym jakimś nowolewicowym szambie, wreszcie macie możliwość stać się partią rewolucyjną. Tak, towarzysze? Towarzysz Michał daje wam tą gwarancję. Oczywiście każda osoba, która będzie blokować te zmiany, trzeba ją wypieprzyć, zazwyczaj zmiany wymagają czystek. Jak ja sobie wyobrażam działalność takiej Komunistycznej Partii Polski, którą bym rządził? Przede wszystkim propaganda. Przede wszystkim to, co ja robię w tej chwili, to dzięki powiększeniu się moich możliwości kadrowych o członków KPP, to robimy już profesjonalną telewizję. Po drugie, budujemy młodzieżówkę. Budujemy młodzieżówkę po to, żeby wreszcie komunistyczny sztandar, nasz czerwony sztandar, nasze symbole z młotem i sierpem, żeby wreszcie były szanowane. Kiedy pamiętam, trwa jakiś taki żenujący spektakl, że za każdym razem, kiedy już przyjdą jacyś działacze KPP na jakąś demonstrację, czy to demonstrację socjaldemokratów, czy to demonstrację antyfaszystowską, czy na jakąkolwiek inną demonstrację, jakąś antywojenną czy coś, za każdym razem pojawia się jakiś przygłup, który właśnie rzuca hasło, to są symbole totalitarne, zaczynają się pojawiać jakieś agresywne okrzyki, do tej pory, to widać niestety na filmikach na YouTubie, że towarzysze z KPP, pozwalacie pluć na czerwony sztandar. Nie podoba mi się to, towarzysze. Nie podoba. I
Ja wiem, że macie braki kadrowe i dlatego no, dla mnie w ogóle mówienie o tym, że jesteście partią jest śmieszne. Ale gdybyście rzeczywiście byli partią i gdybym ja tą partią rządził, to zadaniem młodzieżówki partyjnej jest nauczenie skurwysynów kultury. To jest zadanie młodzieżówki partyjnej. Koniec, koniec takich czasów, że stoi grupa komunistów, podchodzi jakiś gnojek i krzyczy raz sierpem, raz młotem. Nie, takiego gnojka to trzeba nauczyć kultury. On musi wiedzieć, że krzycząc takie hasła publicznie, on wróci do domu z niepełnym uzębieniem. I naprawdę, nie interesuje mnie to, czy ta osoba mówi o sobie jawnie, a jestem narodowcem, jestem faszystą, jestem liberałem, jestem antykomunistą, czy też mówi, a ja jestem lewicowcem, ja jestem socjaldemokratą, ja jestem anarchistą i tak dalej. Mnie to gówno obchodzi. Jeśli on przychodzi atakować komunistów i skanduje takie hasła, musi mieć świadomość, że podniesienie ręki właśnie na władzę ludową źle się kończy. Ja działalność polityczną postrzegam no, w kategoriach walki. To nie jest działalność polityczna, to jest walka polityczna. Jeśli boicie się walczyć, zostańcie w domu. Zostańcie w domu. Ja nie mam nic przeciwko waszej partii. Wy możecie być po prostu klubem emerytów i się spokojnie zestarzejcie. Róbcie sobie swoją spokojną robotę i tak dalej, i tak dalej. No w każdym razie ogłoście światu, że nie jesteście partią rewolucyjną i ten. No to, co ja zamierzam budować, to jest zupełnie co innego. Ja nie muszę oszukiwać innych, i żeby się lepiej czuć, będę mówił, a ja tutaj przemawiam w imieniu no, masowej komunistycznej partii Polski na emigracji. No, że tak naprawdę to jest nas milion, no ale tylko ja jestem właśnie rzecznikiem prasowym, którego znacie. Nie, no nie. Ja mówię otwarcie, towarzysze. Jestem sam. Jestem sam. I ponieważ jestem sam, no to w tej chwili, na dzień dzisiejszy, no, robotę, którą mogę robić, to jest robota propagandowa, robota edukacyjna. Należy wychować kadry, należy rozpowszechniać marksizm. I no, wierzę w to, no, że te słowa, które, tą robotę, którą ja tutaj robię, no, ona za jakiś czas no, przyniesie rezultaty, że za jakiś czas no, ludzie, którzy podzielają moje poglądy, zjednoczymy się w ramach partii i po prostu będziemy robić, no, no w każdym razie wszystko ma jakąś tam swoją kolejność. No, najpierw ideologia, później łączenie się w grupę, tworzenie partii i tak dalej, i tak dalej. No oczywiście to, co proponuje towarzysz Henryk, no to jest to jakaś taka droga na skróty, czyli żebym ja już właściwie, że już partia istnieje, no i właściwie. Okej, okay, no ja mogę tą partię wykorzystać. Działalność polityczna to jest walka. No i tutaj, no jeśli widzimy no właśnie grupę jednego czy dwóch gówniarzy, którzy skandują takie hasła, no to należy odpowiednio go tutaj wychować, jak powinien się odnosić w stosunku do komunistów. Jeśli ta grupa jest no dużo większa, no to oczywiście schodzimy do konspiracji. No ale to nie wszystko. No, druga rzecz, której ja nie jestem w stanie zaakceptować i zrozumieć, to no, że właściwie no, cała ta przestrzeń publiczna w tej chwili w Warszawie no, to ma charakter antykomunistyczny. Że wszędzie tutaj pojawiają się jakieś właśnie no, tablice ku czci wyklętym, jakieś pomniki i to pomniki w miejscach, gdzie wcześniej były pomniki komunistyczne. No. I wy nic z tym nie robicie. No to jest wstyd. To jest wstyd. Zadaniem partii komunistycznej jest, widzicie takie gówno, jakąś tam tablicę z wyklętymi, wziąć kurwa jakieś gówno, po prostu gówno z szamba i rzucić. No w każdym razie tego typu działalność, no walka o przestrzeń publiczną jest to idealna działalność dla młodzieżówki. No, kolejną rzeczą, która no, mi się nie podoba w tym, co wy robicie, a właściwie czego wy nie robicie, to jest to, no, że właściwie jedyna wasza działalność uliczna to jest wleczenie się właśnie w ogonie Ikonowicza i socjaldemokratów. No, dla mnie to jest żałosne. No, dla mnie żałosne jest to, że wy mówicie o sobie, jesteście partią i wy nie jesteście sami nic zorganizować. No, to jest żałosne.
Gdybym ja miał być szefem takiej komunistycznej partii polskiej, to przynajmniej raz w tygodniu. Raz w tygodniu członkowie komunistycznej partii polskiej musieliby ruszyć dupę. Ruszyli w dupę gdziekolwiek, no. A to i pójdziemy dzisiaj pod siedzibę PiSu, a to pójdziemy pod siedzibę IPN-u, a to pójdziemy ambasadę amerykańską i tak dalej, i tak dalej. No w każdym razie chodzi o to, żeby na tej ulicy no, pokazywać, że my coś robimy, że my walczymy. No. I oczywiście z tego wszystkiego no, non-stop są reportaże, to idzie w internet, to idzie w masy. No dobrze, no mógłbym tutaj to kontynuować, no to jest takie pastwienie się, no ale po co? No. Więc ten filmik adresuje do osób, no, które jakoś tam się ze mną identyfikują. No. Pytanie brzmi takie, no, gdybym ja miał kiedyś w przyszłości wstąpić do Komunistycznej Partii Polski, to nie sam. To nie sam, towarzysze, no jeśli wy uważacie, że warto wykorzystać, no właśnie, zarejestrowany szyld, no partii, która w końcu jest poddawana represjom i po prostu, no zamiast tutaj, no być jakimiś tam rozproszonymi działaczami, zrobimy taki zaciąg leninowski i wszyscy razem wstąpimy do KPP. Mam tutaj do was pytanie, no czekam na wasze opinie. No ale wszystko zależy od tego, no jaki pomysł na partię właśnie mają ludzie z KPP, jaki pomysł na partię ma towarzysz Henryk, jaki wy macie pomysł na partię, no jeśli to ma być po prostu klub internetowy, no bo w końcu, no mój kontakt z towarzyszem Henrykiem, no to jest kontakt internetowy, no jeśli to ma być po prostu, no kolejna jakaś tam partia facebookowa, no właśnie teraz powstała jakaś grupa facebookowa, nazywa się Czerwony Front, no taką partię facebookową to można założyć w 5 minut. Mi się wydaje, że jednak no nasze drogi się nie zejdą, no bo jakby no to, co dla towarzysza Henryka jest tutaj najważniejsze, to jest to, że komunistyczna partia jest partią legalną. No właśnie, no, towarzyszu, no, wszystkie te akcje, które ja zaproponowałem właśnie na dzień dobry, które miałaby robić właśnie taka komunistyczna młodzieżówka, to one wszystkie są gdzieś tak na granicy legalności, a nawet może i są nielegalne, a nawet może właśnie jakiś młody komunista, który tam zdzieli w ryj jakiegoś antykomunistycznego skurwysyna, tam dostanie, nie wiem, 2 tygodnie aresztu, no nie szkodzi. Ja jestem zwolennikiem takiej tradycyjnej, starej szkoły rewolucyjnej. Uważam, że nic tak nie kształtuje rewolucyjnego charakteru, jak kilka tygodni spędzonych w areszcie. W razie działacz, który ma problemy z prawem, no, utrudnia mu to karierę osobistą. No, ja sam miałem 5 rozpraw przeciwko mnie. No, kariery w Polsce zrobić nie mogłem. No, pewnie... No, to jest tak, no wielu zasłużonych socjalistów w przeszłości, marksistów, no, przez to, że udało im się zrobić indywidualne kariery, no to zmarnowali swoją karierę rewolucyjną właśnie, no, wybrali biznes, wybrali, nie wiem, możliwość kariery akademickiej, no. No, dla mnie jako właśnie osoby skazanej, no, te drogi są zamknięte. Mówiąc tutaj, no mogę powiedzieć towarzyszu Henryku, no dziękuję za kontakt, no przepraszam tutaj za być może niezbyt miły film, no ale no, to co jest ważne, to jest to, no, że prędzej czy później do tego kontaktu i tak musi dojść. I tak musi dojść, no bo jeśli ja dążę do stworzenia partii komunistycznej i wy już macie partię komunistyczną, to wiadomo, no, że albo ja po prostu przejmę waszą partię, albo ja stworzę inną partię komunistyczną i waszą partię rozpieprzę, no. To znaczy rozpieprzę. To nie to, że zamierzam waszą partię rozpieprzyć. Po prostu no, wszystkich reformistów, rewizjonistów, jakichś tam nowolewicowych śmieci możecie zachować. Ja po prostu, no, jeśli jest tam jakiekolwiek jakieś właśnie ziarno rewolucyjne, no to ja to oczywiście biorę dla siebie. I wszystkich nowych potencjalnych komunistów, jakichś młodych ludzi, którzy właśnie szukają partii komunistycznej, no oni się dowiedzą, no, że po prostu istnieją dwie partie komunistyczne, ale ta prawdziwie komunistyczna jest tylko jedna. No, no oczywiście, no, można o tym gadać i gadać, to jest właściwie niekończący się temat. No, pytanie jest takie, no, czy w ogóle podejmiemy dialog, no. No, ja proponuję, żeby Komunistyczna Partia Polski wreszcie stworzyła swoje nowoczesne medium propagandowe, żebyście mieli swój kanał, że jeśli właśnie, no, czy ty, czy ktoś inny, no,
no, może by się odniósł do całej tej pracy, którą ja tutaj wykonałem. No, w końcu jest sporo filmików. No, możecie robić własne, właśnie, możecie robić lepsze. Róbcie lepsze. No. Jak już o sobie mówicie, że jesteście partią, no to partia zakłada, że wy wychodzicie do mas. No a ja właśnie widzę, że wy jesteście jakąś taką gronem ludzi, które się tych mas boi, że wy się konspirujecie przed masami. Gdzieś tam po cichu na Facebooku czy coś tam. Nie! Działalność partyjna jest działalnością do mas. Mnie nie interesuje wstępowanie do partii tylko po to, żeby wypełnić legitymację. Mnie interesują konkrety. Będą teraz wybory, nie wiem, za kilka miesięcy w Warszawie, samorządowe. Czy Komunistyczna Partia Polski wystawi jakiegoś swojego kandydata, czy nie wystawi? Jeśli nie wystawi, to czy wy w ogóle wiecie, że są jakieś wybory? No, bo czy jak zwykle może poprzecie Ikonowicza, czy coś? No w każdym razie, jeśli jesteście partią, to normalnie wybory no, służą po to, żeby po prostu wystawiać swojego kandydata, jakiegoś no właśnie charyzmatycznego komunistę, robotnika najlepiej, który właśnie no przyciągałby no swoją popularnością ludzi do partii. No. Ja wam mówię szczerze, towarzysze z KPP. W roku 2020 ja zamierzam kandydować na prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej. Mam nadzieję, że nie będę do tego czasu musiał tworzyć nowej partii, właśnie Polskiej Partii Robotniczej czy drugiej Komunistycznej Partii Polskiej. Mam nadzieję, że się dogadamy, a może wystawicie jakiegoś innego kandydata, tym lepiej. Im więcej komunistycznych kandydatów, tym lepiej. Towarzyszu Henryk, zapamiętaj, koniec z wleczeniem się za reformistami, koniec z popieraniem Ziętka, koniec z popieraniem Ikonowicza i tak dalej. Jedynym reformistą, którego można poprzeć, jest Mateusz Piskorski, ale tylko dlatego, że Mateusz Piskorski jest represjonowany. I to sprawia, że jakby no jego tutaj reformizm jest tutaj no, mniej ważny od tego, że jest represjonowany za sprzeciw wobec NATO. Podsumowując, kończąc, towarzysze, budowanie partii jest rzeczą bardzo trudną. Nie ma co się spieszyć. Tutaj najpierw są kwestie ideologiczne, jedność ideologiczna i dopiero wtedy, kiedy jest duża grupa ludzi, którą łączy jakaś ideologia, wtedy można myśleć o poważnej pracy politycznej. No, to, co tutaj proponuje towarzysz Henryk, no, że właściwie jest fikcyjna partia, która no, chce po prostu nowego członka, nawet nie działacza, bo gdybyście chcieli mnie do działania, to ja bym to jeszcze zaakceptował, no ale jeśli to ma być po prostu no, wypełnienie legitymacji tylko po to, żeby po prostu było nas więcej i nic to nie zmieni, nie. Tutaj, żeby no, rozpocząć jakąś współpracę, KPP musi się zmienić całkowicie, no.